Nie można mówić o dobrym, produktywnym życiu bez dobrej jakości snu. Jeszcze do niedawna sam uważałem sen za temat mocno przereklamowany. Uważałem, że szkoda mi czasu i chciałem wycisnąć z każdej doby wszystko, co się da. Wstawałem o 5 rano, żeby robić treningi, bo rozpoczęcie dnia od aktywności fizycznej powoduje lepsze samopoczucie i dodaje nam energii. Okazało się, że nie jest dla mnie żadnym problemem zadbanie o sylwetkę, dobre odżywianie, biznesy, które prowadzę, dobry fan i relacje. Pomijałem jednak w tym wszystkim jeden z najważniejszych, jak się okazuje, czynników dobrego życia. Matthew Walker, autor książki Dlaczego śpimy, pisze, że długotrwałe spanie poniżej 7 godzin na dobę niszczy nasz układ odpornościowy i podwaja ryzyko zachorowania na raka. Ale to nie wszystko. Lista negatywnych skutków małej ilości snu ciągnie się dalej. Problemy z płucami, z krążeniem krwi, wysoki poziom cukru, niepokój i depresja. Dołóżmy do tego problem ze skupieniem, obniżonym poziomem energii i dużo niższym progiem efektywności i mamy przepis na słabe życie gotowy. Jestem pewien, że już te kilka argumentów pomoże Ci zdecydować się na większą dawkę snu. Ale jeżeli zastanawiasz się, co jeszcze możesz zrobić, żeby Twoje życie było w pełni naenergetyzowane, to w tym odcinku podzielę się z Tobą trzema sposobami na lepszy i zdrowszy sen. Reguła numer 1. Nie pij napojów zawierających kofeinę na 10 godzin przed pójściem spać. Kocham kawę, ale w moim przypadku nie ma ona nic wspólnego z pobudzaniem się. Jest raczej formą porannego rytuału, który sobie zbudowałem. Lubię zapach parzonej kawy i jej smak. Picie kawy kojarzę po prostu z porankiem i jedną z czynności wykonywanych z samego rana. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale na świecie każdego dnia jest wypijane ponad 2 miliardy kubków kawy. Kofeina działa jako bloker receptorów adenozyny w mózgu, która wpływa na cykl snu i czuwania. Nie tyle dodaje energii, co maskuje poczucie zmęczenia. Podobnie jak środki przeciwbólowe nie usuwają przyczyny bólu, tylko tłumią ból sam w sobie, co jak wiesz nie do końca jest dobre. Ale nie o tym teraz. Badania naukowe wykazują, że potrzebujemy 10 godzin do usunięcia dawki kofeiny z naszego organizmu. Jeżeli kładziesz się spać o godzinie 23, to ostatnia dawka kofeiny powinna być spożyta nie później niż o godzinie 13. Pamiętaj również, że kofeina jest nie zawarta nie tylko w kawie, ale również w herbacie, gorzkiej czekoladzie i niektórych środkach przeciwbólowych. Jeśli popołudniami odczuwasz zmęczenie i wydaje Ci się, że potrzebujesz kolejnej dawki kofeiny, to w pierwszej kolejności jest to sygnał, że nie dostarczasz swojemu organizmowi wystarczającej ilości snu. Reguła numer 2. Zapewnij sobie przynajmniej 7 godzin snu, nie 7 godzin w łóżku. 7 godzin jest wystarczające dla mnie, musisz jednak sprawdzić na sobie, co będzie dla Ciebie optymalną dawką. W zależności od tego, gdzie będziesz szukać, znajdziesz różne odpowiedzi. Niektórzy mówią o 6 pełnych cyklach po 90 minut każdej nocy, co daje 9 godzin. Inni z kolei mówią, że 8 godzin jest idealnym rozwiązaniem. Przetestuj na sobie i znajdź ilość godzin, która sprawi, że Ty będziesz wstawać z poczuciem pełnej regeneracji. Pamiętaj jednak, że nie mówię tutaj o leżeniu w łóżku i oglądaniu telewizji czy pożeraniu treści z mediów społecznościowych. Mówię o 7 godzinach snu. A to jest już zupełnie inna sprawa. Położenie się spać często nie pokrywa się z momentem zaśnięcia. Żeby w pełni się regenerować, musisz zażyć pełną dawkę snu, minimalnie 7 godzin na dobę. Jeżeli ustawisz budzik na 6 rano, kładziesz się spać o 23, ale zasypiasz 23:40, to nie śpisz 7 godzin, ale 6 godzin 20 minut. O jakości snu nie wspominając. Ja osobiście do badania jakości snu używam mojego iWatcha i aplikacji Sleepwatch. Pozwala mi to śledzić ilość snu, jego jakość, rytm serca podczas snu i wiele innych informacji, które pomagają mi cieszyć się wysokim poziomem energii w ciągu dnia. Jeżeli nie posiadasz iWatcha lub nie jesteś fanem Apple, to z pewnością znajdziesz podobne rozwiązanie dla smartfona czy zegarka, który używasz. Dobrym sposobem na lepszej jakości sen jest branie pod uwagę rzeczy, które mogą go zakłócać. Przykładem może być tutaj zbyt duża ilość płynów wypitych przed pójściem spać, co może powodować potrzebę korzystania z toalety w ciągu nocy. Kolejną rzeczą może być temperatura w sypialni. Zbyt niska lub zbyt wysoka może powodować, że będziemy się budzić albo spać niepełnym snem z braku poczucia komfortu. Cisza w sypialni, odsłonięte okna dopuszczające światło z zewnątrz, włączone urządzenie elektroniczne – to wszystko może powodować, że sen będzie niepełny. Przyjmij odpowiedzialność za jakość swojego snu i zaplanuj wszystko tak, żeby działało na Twoją korzyść. Reguła numer 3. Nie patrz w telefon komórkowy lub telewizor na godzinę przed pójściem spać. Jestem w pełni świadomy tego, że ta reguła będzie budzić najwięcej kontrowersji i przyznam również, że samemu zdarza mi się łamać. Uczę się z powrotem zasypiać z książką w ręce, ale zdarza mi się też, że oglądam inspirujące filmy na YouTubie, szczególnie teraz, kiedy z ekscytacją rozwijam swój własny kanał. Zauważyłem też, że bardzo często lubię się zatopić w treści wideo na telefonie, bo pozwala mi to oderwać się od myśli związanych z obowiązkami wykonywanymi każdego dnia w moich firmach. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dla mnie dobre i stopniowo wprowadzam zmiany z nadzieją, że kiedyś
kiedyś pozbędę się tego nawyku całkowicie. Badania naukowe wykazują, że podobnie jak w przypadku spożywania kofeiny, pochłanianie treści ze smartfona lub telewizora przed pójściem spać powoduje zamieszanie w funkcjonowaniu naszego zegara biologicznego i opóźnia wydzielanie się melatoniny, zwanej hormonem ciemności. Odpowiada ona za regulację dobowego cyklu snu i czuwania i jest swoistym zegarem, który wyznacza organizmowi naturalną porę zasypiania i budzenia się. Dobrym sposobem na pozbycie się tego nawyku jest znalezienie sobie innego, który go zastąpi. Samo wyeliminowanie wszelkiej maści ekranów z naszego życia na godzinę przed pójściem spać nie załatwi sprawy, bo nasz mózg może szukać czegoś do zapełnienia pustej przestrzeni. Dlatego konieczne, przynajmniej na początku, jest znalezienie sobie zdrowego nawyku, który załatwi sprawę. Czytanie książek jest w mojej czysto subiektywnej opinii jednym z najlepszych rozwiązań, bo nie tylko będziemy zapewniali sobie lepszy jakość sen, ale również rozwijamy swoją osobowość, więc z pewnością warto rozważyć to rozwiązanie. Pamiętaj, że planowanie jest kluczem. Nie zostawiaj niczego w rękach losu. Ustaw alarm na godzinę przed snem i zaplanuj to 60 minut przed zaśnięciem na rozmowę z drugą połową lub wspólną aktywność, na czytanie książki lub cokolwiek innego. Polecam Ci książkę Dlaczego śpimy? Matthew Walkera, w której znajdziesz dużo więcej informacji na temat tego, jak ważny jest sen i co możesz zrobić, żeby spać możliwie najlepiej. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub ochotę podzielić się swoimi sposobami na dobry sen, to zachęcam Cię do umieszczenia komentarza pod tym filmem. Jak powiedział William Dement, sen pozwala każdemu z nas być spokojnym i naprawdę szalonym każdej nocy naszego życia. Dlatego warto sprawić, żeby był najwyższej jakości.